Witajcie w kolejnym odcinku, gdzie przerzucamy sobie między nami save z jednej rozgrywki i rozkminiamy, jak po prostu tutaj pokierować życiem Bączesława lokalnego. Mi już stoper właśnie zaczął działać, a ja z wielką ciekawością wchodzę w save'a, który pozostawiłem Paper Monster, nie wiedząc absolutnie nic, co ona tam ciekawego podziałała. Widzę, że nasz kochany Ponczuś stoi na zewnątrz, nie wiadomo dlaczego, ale dobra. Zobaczymy tak, kontakty. O, widzę, że rodzina Szmerów nas odwiedziła. A czy Ponczesław gdzieś pracuje? Tak, Paper Monster wybrała gońca, który rozpoczyna od pracy od 8. I widzę, jeden logik jest wbity. Dobra, w czarach nie mamy nic chyba ułożonego, są tylko składniki z paczki otwartej. O, ta rybka, Paper Monster była na wycieczce. Nice, dobra, to od razu mu kupimy domek dla naszej rybki. I to nie będzie tu, tylko to będzie w zwierzętach. No cudownie, będziemy mieli pierwszego zwierzaczka, będziemy dbać, chuchać, dmuchać na niego. No ślicznie, i damy go na beczce. Dobra, teraz tak, tu i maleńkie akwarium, pyk. A, jeszcze chciałam coś zrobić, tak, alarm mamy. Tutaj widzę, Paper Monster kupiła stół do wbijania logiki, ale ja chciałam wymienić ten stary telewizor, dlatego że w starym czarno-białym telewizorze Simowie, jak widzieliście w pierwszym odcinku, stają i włączają program na stojąco, bądź po prostu przełączają kanały na stojąco, a to jest marnowanie czasu, więc to jest lepszy telewizor. I tutaj chciałam zmienić układ, żeby to było tak, że on wstaje, siku, prysznic i jedzonko. Myślę, że tak faktycznie będzie dobrze. A i widzę, że Paper Monster nam wbiła tutaj superancko pasek do białego. Ja mam rybkę, przyglądaj się rybce i nakarm rybkę. Zrobię Paper Monster piękne zdjęcie na pamiątkę. Album jest pusty. Dobra. Nasze pierwsze zwierzątko. Jeżeli macie pomysły na imię dla złotej rybki, dawajcie w komentarzach. Wszystko się zrobi. Nadamy jej imię. Pierwsza osoba, która postawi komentarz z imieniem dla rybki, na pewno rybka będzie miała tak na imię. I wracamy do życia. Nakarmimy rybeczkę i ja ustawię tutaj, żeby się uczył. Nie będzie techniki. I zmieniamy zasady. W poprzednim odcinku i jeszcze w pierwszym było coś takiego, że możemy przyspieszać tylko jak śpi, ale uznaliśmy z Paper Monster, że skoro zakuwają, to damy na prędkość drugą, żebyście się nie znudzili. A jeżeli ktoś się pojawi na parceli, to po prostu zmieszamy to do pierwszego stopnia. Niech bije jedno oczko logiki. Techniki, a potem go rzucę, żeby przy tak zdrowym ciele i tak zdrowym duchu nauczył się jeszcze, myślę, z jednego punktu gotowania, a potem go wyślę spać. I zastanawiam się właśnie, czy od razu iść w charyzmę. Wydaje mi się, że goniec jak najbardziej charyzmy potrzebował. Niech będzie to instro. I jak nauczy się gotowania, to posiłki były lepsze, to dam charyzmę na poziom drugi. Na poziom pierwszy, przepraszam. I tym samym wykończę wszystkie punkty umiejętności na ten odcinek. I zobaczymy, czy Ponczesław dostanie awans. W sumie tak naprawdę jeszcze 120 simolu Leonu zarabia, ale chyba jeszcze nie był w pracy, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż z drugiej strony goniec nie było coś wcześniej? Przed gońcem? Nie przypominam sobie, ale goniec chyba był pierwszym poziomem kariery biznesu. Ja w każdym razie nie widziałem jeszcze tego odcinka, który jestem przed obejrzeniem, więc wszystko się dla mnie okaże, ale wy już wiecie.
To będzie dla nas obojga jakieś tam wyzwanie, że my nic nie wiemy na temat tego, co robimy, dopóki nie zajrzymy w nasze savey. Dobra, wysyłam go spać i tym samym dam poziom trzeci czasu przy śnie. Trzeci albo drugi. Dam drugi, bo nie jestem pewien, co mamy w zasadach. O, nie. Dobra, to dam już drugi, bo zanim się położy, to... Bączesław sobie bardzo pięknie teraz poszedł spać. Klasycznie chrapiąc. A ja się rozejrzę, czy może jakieś pieski się pojawiły. Chociaż pieski i kotki przed nocą chyba wracają do domu. Zaczyna o 8, czyli musi tak wstać w miarę wcześniej, żeby sobie nabić paski, tak mamy piękne paski, ale tak dla pewności, żeby miał wszystko elegancko. I jak wróci z pracy i o ile nie dostanie do awansu, ale mam nadzieję i przypuszczam, że dostanie, to wykręcimy numer do Tiffany Schumer i zaprzyjaźnimy się z nią, skoro tak pięknie nam tutaj poszło na początku. 5 na 7 na 5, to znaczy gdzieś tam się już dogadywali. Dobra, pół do go obudzę. No wiem, że to jest grubo przed czasem, no ale on jest tak na maksa wyspany, że... Chociaż teraz widzę, że leciało na jedynce. Dobra, okej, zrzućmy to na konto tego, że się po prostu zakręciłem. Siusiu, prysznic, nie prysznic, tylko... Znaczy prysznic, posprzątaj. Pięknie zjedz, póki będziesz miał czas, to jeszcze wbiję może charyzmę. Skoro on ma być biznesmenem, to na pewno będzie tego potrzebował. Chyba tu się nic nie dzieje. Jeszcze przed wyjściem do pracy muszę nakarmić naszą róbeczkę. Pamiętajcie, żeby dać jej imię. Kto pierwszy w komentarzu nada rybie imię, ryba będzie miała takie przyzwisko. Żeby nie używając dwa razy imię w jednym słowie. W jednym zdaniu, przepraszam. No, pięknie, Bączesław nam tutaj. W ogóle sprawdzę, czy się pończa. Chcemy was trochę pokazać wam to, że na przykład zainteresowania też są ważne w Simsa. Spojrzymy w tym, czym się interesuje Bączesław. To jest tak. Podróża nie bardzo, czyli nie interesują go wyjazdy wakacyjne, ja bym tak przypuszczam. Finanse jak najbardziej, no wiadomo, no to zamieszkał poza SimCity, to musi to ogarniać. Polityka jak najbardziej, może zostanie politykiem. Lata 60, no spoko. Pogodę to jest, pogoda mu jest obojętna, sport to raczej też. Ale za to lubi muzykę. Właśnie, może sobie kupimy radio, skoro mamy tyle pieniędzy. Ale jeszcze kontynuując, środowisko jemu jest obojętne, można zanieczyszczać. O bogowie, Bączesław, ćwiczenia to jest najnuchem, kulinarnia to jak najbardziej pasuje do Bączesława, bo szybko wbije gotowanie. Przyjęcia, no to na maksa, to tu będzie w ogóle imprezy, kurde, to się będzie działo, kuby rozpływacze i nie tylko, Boże, kuby rozpływacze. Kubury przyjdą rozwalić nam imprezę. Moda, nie bardzo. I tak pośrednio. Hollywood, technika. Ino mam. Dobra, czy Bączesław sobie zjadł. Teraz nakarmi naszą rybkę. Nie zbieraj, przyjedziesz z pracy, to się nakarmi. No nie podchodź do tego trzy razy. To się posprząta, nie nakarmi. Dobra, nakarm rybeczkę. I leć, uć się. Mieliśmy kupić radę, żeby nam czas uminął.
to jak najbardziej możemy to zrobić, tylko jeżeli już coś, to ja kupię ten klasyczny, bo najtaniej najtaniej on wychodzi, tam sobie tutaj radio, jakby ktoś chciał potańczyć, to akurat będzie miał super dużo miejsca. Standardowo latynowska muzyka leci jako pierwsza, ale my pójdziemy. Ja wiem, ja dam country, bo tutaj pierwsza nie przypada za country. Dobra, jeszcze kupimy taką kurczę jakąś fajną, ja wiem. Na razie nic nie gra, to dam następną, bo się może pliki tam zacięły. Nie, to jeszcze nie jest to. Mówię, ja trochę pogłośnię tę muzykę, bo byście słyszeli. Nie, to jeszcze nie jest to. Też nie jest to. Wytrwale będę dążył. Nie, to też jest nie to. Za godzinę. Ciekawe, czy to jest akurat to, ja mam nadzieję, że to jest tutaj, w innym razie, bo to nie mogło być. Czy w innej ścieżce dźwiękowej. To jest jakaś powolna. No nie, nie gadajcie, że tego tu nie ma. Dobra, wiem, że tracę na tym kupa czasu, ale... Dobra, nie wiem, co to zostaje. Wydaje mi się, że to, co ja chcę puścić, po prostu konsolacie DJ-skie. Na to straciłem dość czasu, ale przynajmniej nie chcesz tańczyć. Może chociaż zdążysz obejrzeć telewizję, tak żeby zapewnić komfortu i rozrywki. Nie! Pan Czesław lubi romanse. Aha! No, to jest to, on chce widzieć, dramaty ludzkie. On chce widzieć, esmeraldy w szpitalu. On chce widzieć, jak matka teściowa znęca się nad swoją synową. I jedziemy do pracy i tym samym mogę dać poziom czasu chyba 3. Chyba, wcześniej nie będziemy przypomniać. Zostawimy sobie muzyczkę w tle. Iha! Wyobraźcie sobie Pończesława Giemka na tym. I awans! Pończesław, dostajesz awans, nowe stanowisko, asystent działu. Praca po godzinach, ale za to z klientami możesz zdobyć doświadczenie, a przy odrobinie szczęścia zarobić na pochwałę szefa. Oho, ktoś umiera w serialu. Ojej, minuta ciszy. Esmeralda wyszła na taki świat. Koniec pierwszego sezonu. Powróci jako swój własny plan. Jeśli pracujesz nad umiejętnościami technicznymi, następnym razem samodzielnie naprawisz tę przeklętą kserokopiarkę, to na pewno spodoba się szefowi. I samo się odklikało. Dobra. Idziemy tak. Ja już mówiłem dość umiejętności na ten odcinek, więc pewnie most zostawiam resztę tobie. Zapomniałam sprawdzić od 8, czyli tak samo. Dobra, tu Czesław. Wyłącz telewizję, bo nagryż na mój zadzwoń pod tym mojem. Jeszcze zdarzymy coś trochę z pogawędzić, mam nadzieję. A w tle wyobraźcie sobie, kończąc zdanie kiedyś tam wypowiedziane, wyobraźcie sobie biegnącego na koniu Jermka Pończesława, którym... Nie,
A w tle właśnie gra ta piękna muzyczka. Dobra, czy ty pani będzie chciała do nas przyjść? Tiffany mówi, nie, dzięki, mój jasnowidz zabroni mi dzisiaj wchodzić. Ja ci nie odpuszczę i przyjdziesz do nas. Aha. Tylko pierwsze może się poczęstwa w niech... niech Myślisia. Właśnie, ciekawe, czy my nie przykarmimy czasem swojego mastery? Nie może się okazać, po prostu za chwilę będzie taka wielka ryba. Taki mały sojku. Przekarmiona. Dobra, ale mam tylko swojego pierwszego pecza, ale zasadniczo chciałam zobaczyć, czy piękna mostę czasami nie kupiła jakiegoś obrazu, ale wydaje mi się, że... Aaa, kamera, stój. Wydaje mi się, że nie. Okej, okay, jeszcze chciałam tutaj szybko zrobić, bo widzę, że lampa jest akurat w kiepskim miejscu. Tiffany mówi, nie dziękuję. Muszę nakarmić rybkę. Ja wiem jaki to jest obowiązek, ale i tak będę cię musiał jeszcze raz zawołać na upad. Chcę, żebyś przyszła i została. Żeby Paper Monster kierowała tak, że zostaje przyjaciółmi. Ale pewnie nie przyjdę. Ha! Tiffany, mówi, właśnie, robię listę rzeczy, które muszę zrobić. Odwiedziny u ciebie są na ostatniej pozycji. Boże, ja myślałam, że... Nie, ja myślałam, że na pierwszej pozycji. Dobra, chyba tego dzisiaj jest przyjaźń międzysąsiedzkie. I piesek, który postanowił, że nakupka nam prosto przed drzwiami. Gratulujemy, hrabio, za bałagan. Zostawimy to. Mam już pierwsze zdjęcie? Tak, zostawimy to. Zostawimy to i napiszemy domyśl się. Wystarczy. Dobra. Skoro on ma taki dobry humor, a ja nie mogę wbijać już więcej umiejętności, to posprzątamy ten supervisor. Nie, może jeszcze sprawdzimy, jaką ewentualną pracę mógłby pan Czesław zdobyć, gdybym Paper Monster nie wybrała w poprzednim odcinku zawodu dla naszego chłopczusia. Paper Monster. Ja cię proszę, zaglądnij do gazety. I zobacz, że on chce być krajkiem. I on kocha muzykę. Proszę cię, daj mu tę karierę. Tak wiem, że możesz mieć problem z tym, bo zobaczysz to dopiero, jak u siebie rozegrasz. Więc trzymam kciuki, niech pan Czesław będzie muzykiem. A tymczasem pan Czesław ogarnia sobie swoje własne podwórko. Pięknie, cudownie nam gra. Idealne pod tematykę. Zostawiam trochę Paper Monster, bo kiepski na swoje. Dobra, te gazety nie są jeszcze aż tak stare. Więc muszę sławie iść potańczyć. Mam nadzieję, że wtedy się zapisze rozgrywka, jak to Czesław kocimi ruchami przywita Paper Monster. I koniec. Masz, tańcz, tak mam została minuta. Wiem, że nie chcesz, ale tańcz! Tańcz małpim tym. Małpim tym. Tutaj tak, cytat szedł. A nieważne. Dobra, nie chcesz, to nie. Została 40 sekund, ja go zmuszę. Zostawię na pamiątkę, Paper Monster, jak nasz pan Czesław pięknie i uroczo tańczy jeszcze nam. Wiem, że nie chcesz. Piękne ruchy, pyk na pamiątkę. Ugi, bogi, weśli, ponczusia na dyskę. Ja mi się sugerować, ale dobra.
I te osoby, nie jest tym osobą. Z tym sposobem, 3, 2, 1, ręce do góry. Koniec! Na ten czas, koniec na ten odcinek. Następnie gra Paper Monster. Trzymajcie się, hej!